Dzień dobry. Dzień dobry. Ela i Kamil. Babeczki z rodzynkami. Czy to jest rodzynek? Właśnie oczywiście, wasz? Tak, najlepszy. My myślałem, że jedzenie zawsze jest u was z rodzynkami. Nie. Nie. Ale bywa. Ale najlepszy jest... Jest Kamil. On, ten jeden. Jesteś jedynym męskim członkiem społeczności. Mam więcej rodzynków, ale jest? Chyba takim najbardziej aktywnym. No dobrze. Od czego zaczynamy? Od zupy? Zaczniemy od zupy. Oczywiście od zupy. Tak. Co będziecie robić? Opowiadajcie. Flaczki drobiowe z żołądków, z kurczaka i kilka. No właśnie, tak mówię sobie, kurczak, jakie on ma flaczki. Tam takie jak niteczki dwie małe może są. Ale to nie, to są żołądki. Takie specjalne flaczki, nietypowe, może troszkę. Dobrze. Od czego zaczynamy? Ja jestem gotowy, ręce umyte. Co robimy najpierw? Podsmażamy żołądki na masełku. Dobra, odpalę ogień. Jest? Jest. Skąd masz takie ładne masełko? Zrobiłam dzisiaj. Ale że ten, że samemu? Nasze swojskie, oczywiście. Masło topimy i coś mieliśmy tutaj podsmażyć. Żołądeczki. Żołądki. Pokaż mi, one są żołądkami kurzymi, prawda? Kurzymi, tak. Czy malutkie? Oczywiście, malutkie. Okej, okay, podsmażamy żołądki. Powiedz mi, czy my solimy je, czy nie? Nie. Nie solimy. Nie. Mogą stać się twarde? No, tak. Przyprawiamy dopiero w zupie. Co dalej? Do garka przekładamy, jak się przez podsmażu. Wrzucamy tu, dobrze. A właśnie, to są udka, nie udka, tak naprawdę pałki z kurczaka. Wrzucasz je całe? Całe. A jak a będziesz chciała później robić? Później tak będę je... Po ugotowaniu. Po ugotowaniu będę je... Wrzucamy. Rwać. Dobra. Kamil, jakieś przyprawy dajecie do tego? Tak, ziele angielskie, liść laurowy. Sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy. Dobra. Oczywiście. Jest przyprawy liść. Dosyć standardowe. Tak jest. Ziele. Sól, pieprz. Ziarka pieprz. Tak. Właśnie, w ziarkach pieprz. Pamiętajcie, moi Państwo, bardzo dobrze. Rozumiem, że ta woda po prostu zimna, tak? Tak jak rosół robimy od zimnej, tak to też zaczynamy w ten sposób. Dokładnie tak. Dobra. Całe? Nie. Żeby zakryło. Żeby zakryło. Dobrze, mięso mamy, ono tu się nam będzie spokojnie gotować, tak. To mięso z kurzych pałek. Rozumiem, że nasze żołądki mogą też trafiać do środka. Tak, tak. Razem z masełkiem, ze wszystkim razem siup do środka. Razem z masełkiem wlewamy do środka. Dobra. No to fajnie, dobrze się do czegoś przydam. Dobra, mamy. Trzemy warzywa. Maryweczkę. Marcheweczkę, seler i pietruszkę, tradycyjnie. Na dużych oczkach. Duże oko, dobra. Duże oko. Myślicie, że takimi flaczkami można by nawet nakarmić dzieci? Oczywiście. Można by było, nie? One jest zdrowe, nie? Bo nie wiem, czy wiecie, one mają bardzo dużo aminokwasów, składników mineralnych. No i przede wszystkim są dobre już do rozszerzania diety dzieci powyżej 6 miesiąca życia. No, świetnie. Dzieciom się daje właśnie. Tylko wydaje mi się, że dzieciakom mówiąc, no teraz będzie zupka, flaczki, to dzieciaki zawsze... Właśnie o to chodzi, dlatego jest wersja drobiowa. Jest wersja drobiowa, przepyszna. Inna wersja, żeby nie było to flaczki. To co? Siup do gara? Może. A czemu za ogólnie starłeś, cwaniaku? Bo jeszcze dzisiaj mamy 4 takie odcinki i nam braknie marchwi. Brawo, dobra odpowiedź. Rzucaj. Tak? Tak. Ja wrzucę jeszcze ten. Selera było dużo? Było. 33%. 34. Zupka musi nam się 90 minut tutaj pyrkać, więc teraz uraczymy Państwa 90-minutową ciszą. Żartowałem. Zaraz wracamy. To co? Już? Zobaczmy. Tak, sprawdzimy. Może się już ugotowało nasze pałeczka. Jest pałeczka, możemy sobie ją rozebrać. Co tam jeszcze miałem wyłowić, Ela? Żołądeczki. Dobrze, żołądeczki proszę są. Tu mam jeszcze, o, ale one ładnie się ułożyły. Świetnie, rzeczywiście malutkie. Fajnie. Są żołądki. I co? Kroimy, obieramy po prostu z kości, tak? Rozumiem, że żołądki sobie pociapiemy. Już ci daję nóż. Kochana, ostre te noże masz. Musimy też się doprawić za chwilę. No właśnie. Będzie co? Gałka muszkatołowa. Dawaj. Złapię. Gdybyśmy wrzucili tą całą gałkę tutaj, to byłoby po flaczkach. Pamiętajcie, gałka muszkatołowa, cynamon, bardzo mało. Ela, dobrze myślę? Tyle? Tak, starczy. Starczy. No właśnie. Majeran. Sekundo. Ile? Bo to już pytanie do was. No, można wszystko wstawić. Można wszystko, nie? No to ciupamy. Świetnie, majeranek. Fajna sprawa. I myślę, że sporo pieprzu. Sporo pieprzu. To już wedle waszego uznania. Ile? Ja tak łyżkę. Łyżkę. Cyk, może być? Czarny pieprz? Tak, czarny.
No dobra. I wrzucamy. I wrzucamy. Świetnie. Fantastycznie. No dobrze. To mamy sprawę gotową. A! Mieliśmy zrobić zasmażkę. To już. Robimy. Dobra. Odpalamy. Jest ogień. Na maśle czy na oleju? Na masełku. Na masełku. Dobra. Zmaszka to masełko. Fajnie. Czy to jest niedzielny obiad? Czy to jest bardziej zupa na jakąś uroczystość? Ja to mówię bardziej sobotnia. Bardziej sobotnia. Robisz zasmażkę ciemną czy jasną? Jasną. Jasną. No właśnie. Teraz tak. Pożyczam stąd tak, płyn? Tak, tak. Dobra. Jak dużo? Łyżeczka? No, nawet dwie. Nawet dwie. Dobra, świetnie. I co? Wracamy tu? Tak. Dobra. No to siup. Dobra, to mieszaj, Ela. Bo Kamil się już niecierpliwi. Już widzę, jak mu ten ślinka cieknie. Czy wydajecie jeszcze jakąś zieleninę do tego? Tak, tu na koniec. Na koniec. Troszkę pietruszki. Nalewajcie. Kamil, proszę. Bardzo proszę. Gęstego ze spodu, Kuba? No zawsze. Wiecie, jedna gęściorki i jedna rzadziorki, jak moja babcia mówiła. Zawsze tak było. Co najlepsze, nie? Proszę. A jeszcze mi dolej jedną. Jeszcze? To jest. Gęściorka. Musi być. Pyk. Dobra. Dobrze. Mam. Wystawmy to sobie. Słuchajcie, jeśli zupa gotowa, to musimy przejść do drugiego dania. Ta-dam, wasza jest cena. Co to robicie? To będzie kurczak nadziany, zluzowany, ugotowany w rosole. Pięknie. Potem jest rozbierany, pokrojony, zalany sosem chrzanowym. Wszystko będziemy robić tutaj? Wszystko będziemy robić. Bardzo mi się podoba. No dobrze, od czego zaczynamy? W czym wam mogę pomóc? Znaczy się ja zaczynam od luzowania. Luzowania kurczaka. Będziesz go teraz całego luzować? Tak. Moi państwo. To bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mostek w środku, więc trzeba go wyciąć z dwóch stron. To jest całkiem zapomniana technika. Wiele osób, które dostaje się do szkół gastronomicznych, to jest jedno z pierwszych rzeczy, które trzeba zrobić. To nie jest taka prosta rzecz, ale przez to, gdy kurczak jest wyluzowany i nie ma kości, można go nafaszerować cudownymi rzeczami. A ja już tak naprawdę zerkam, co tam jest obok. Kamil, opowiedz o tym farszu, którym będziemy napychać naszego kurczaka. Farsz, który wcześniej sobie przygotowaliśmy, jest z wątroby z kurczaka. Okay. Jest tam też mięso mielone z uda kurczaka. Mm-hmm. Surowe? Surowe. Surowe. Jest tam zielona pietruszka. Mm-hmm. Sól, pieprz. Sól, pieprz i tyle. Tak. Mm-hmm. Jajka wbijacie do tego, czy nie? Tak. Są też jajka. Jest jajeczko. Tak. Jajko w takim farszu też powoduje to, że on się scala, tak? Że on będzie pięknie to wypełniał. Wracamy tutaj do Eli. Zobaczcie, wow. Mamy tak naprawdę całą klatkę piersiową wyciętą z tej strony. Z tyłu mamy kręgosłup. To wszystko omijamy. A powiedz mi, Ela, czy ty też nogi tak, wyciągasz? Wszystko wyciągam. Ja, to będzie cudowna rzecz. Dużo, dużo tu się dzisiaj nauczymy. Okej, okay, czyli to leci out. Na tym można sobie zrobić jakiś rosołek, nie? Tak. Tak. Wiecie co to, prawda? No, te końcówki od skrzydełek. A zostaje tylko krótka kość. Świetnie. I wyciągamy ją, tak samo. Odcinamy ją całą dookoła i wyciągamy. Podobnie będziemy robić z udami. Rozumiem, że udko zostaje całe i tak naprawdę przecinasz je w dwóch miejscach, tak, nie? Tylko. Kurczak jest już wyluzowany. Zobaczcie, mamy piersi, małe polędwiczki, tutaj udka i pałki. To wszystko z dołu ma oczywiście skórę. To co, pakujemy farsz? Uuu, idealnie. Dobra. Chwileczkę wysmarujemy olejem. Róbmy. Żeby się nie przyklejała skóra. Pewnie. Super. Zabieram dechę. Zaraz sobie damy ci, kiedy będzie ci potrzebna. Okej. Okay. Lniana. Oleju. Olej. Jest. Ręce tylko moczysz, czy? Tak, tak myślałem. Powiedz mi, po co olej w tym żeby momencie? Żeby się skóra nie przykleiła do ściereczki. Czy to jest przepis, który ty sama wymyśliłaś? To jest przepis, który skądś odziedziczyłaś? Ten jaki pomysł przepis nauczył mnie mój szef. Twój szef w tej pierwszej... Jak miałam praktyki, miałam takiego szefa, że był bardzo... lubią robić przy mięsie. Tak. Ja przez całe 3 lata praktyki byłam cały czas garmażerką. Okej. Okay. No tak, bo to tak naprawdę jest danie garmażeryjne. Tak. Bo my sobie wkładamy, to wszystko będziemy gotować w wodzie, wyciągniemy, schłodzimy i potem co? Tnę w plastry, robię z sosem i poszło, nie? Albo zalać galaretką. Albo zalać galaretką. No fajnie. Tak, to też jest będziemy trochę... wszystkiego kłaść. Ale też jest trochę tak, że tego farszu można włożyć więcej. Tak. I pojawia się jajko. Ozdoba,
żeby to było. Ozdoba, ozdoba, ale potem jak się przekroi, to będzie idealnie tak. W środku, nie? Gdybyśmy mieli niewytrybowaną kurę lub innego ptaka, no to tak naprawdę mamy tylko to, co się mieści w klatce piersiowej, nie? Bo to nas ogranicza, a tutaj można tego napchać więcej. Kamil, szyjesz? I szyjemy. Często robiłem takie rzeczy na przykład z mięsem, z boczkami całymi. To coś ci pokażę. Przebij. Łapałem supełek, czyli wiesz co, przebijałem i przekładałem jeszcze tu przez środek. Tędy. Tak, ale nie, rób po swojemu, rób po swojemu. Tak, super, świetnie. Słuchajcie, jestem urzeczony taką pracą, to dla mnie też jest technicznie cudowna rzecz i taki widać kunszt tutaj w tym kucharski. Mamy naszą kurę. Powiedzcie mi o dodatkach, bo mówiliście o sosie... Sos chrzanowy. Chrzanowym. Jak go robicie? Co do tego dodajecie? Świeżo tarty chrzan najlepiej, żeby był. Dobra. Odrobinę majonezu, jak ktoś może. Musi być majonez. Jogurt naturalny. Okej. I odrobina cukru i soku cytryny. A, wiem co teraz zrobisz. Teraz go tak naprawdę klasycznie tak zepniesz, żeby miał kształt. Skąd takie lniane szmatki? Już chyba kupić ich w sklepie nie można, co? Czy można? Nie. Się nie kupi już takich typowo. A powiedz mi, jak gaza pieluch tetrowa? Też może. Może być. Super. No dobra, to tak, tu mamy naszą tą włączoną, pokrywę mamy. Teraz sobie wszystko posprzątamy, a z tym będziemy wskakiwać. Czyli powtarzamy tak, 2 kilo wkładu, 2 godziny, tak. Woda z przyprawami i tak naprawdę poza tym nic. Lecimy do środka. Świetnie. Zakrywamy i za 2 godziny widzimy się z Wami. A teraz trzeba trochę posprzątać, bo było tutaj dużo surowego kurczaka. Hop i supciu. No i na razie mamy to. Dobra. To nasz tutaj sosik możemy sobie odłożyć. A da się to jeszcze na chleb nałożyć? Że zrobić z tego, wiesz, fajda chleba? Da się, to, bo to plus jak na zimno, tak. Jasne. Super. I sos będzie gotowy. Fajnie. Zróbmy kaszę gryczaną. Zróbmy kaszę gryczaną. No tak, rzeczywiście. Tak. A wiesz co ja sobie wymyśliłem? Jak ugotuję kaszę, to wyzbędę się wszystkiego, jak gdyby wtedy będzie ona lekka i będzie mi się lepiej prażyć. No. A przecież kukurydza jak jest wrzucana? Też jest wrzucana z suchego ziarna. Dokładnie tak. Jest! Idealnie. Fantastycznie, zobaczcie jak ściemniał. Te wszystkie rzeczy, ta skóra jego ściemniała tak, przez, przez podroby, tak, prawda? Tak, podroby. Dobra. Zaczynamy troszkę grubszy plaster. Dobra. Ha, 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 ha. Pięknie. Fajne, jeszcze ciepło, jeszcze paruje. No to najlepiej, jakbyś zaraz na talerz kładł. Zgrąciłeś? Tak, super, tak, zgrąciłem. Tam zaraz talerz i... No to już, jestem. Kładź, który chcesz. Dobra. Ej, jest. Wyszedł. Pięknie. Zobaczcie, mięso z kurczaka faszerowane wątróbką plus całe jajeczko. Jajeczko też idealnie ugotowane, bo żółtko jest piękne, żółte. Zrobiliśmy, słuchajcie, fantastyczną kurę kurczaka, który był faszerowany jajkami, podrobami, plus do tego kasza gryczana, która jest prażona po prostu na głębokim oleju. Do tego cudowna, fantastyczna surówka. No i właściwie mamy to. Przepisy będą w książce, więc sprawdźcie je i rozsmakujcie się w polskim drobiu.